I teraz następny referat dotyczy inspiracji Whiteheadowskich. No, Whitehead pojawiał się i u księdza doktora Fabiana i teraz u Włodka Stocznego. Natomiast mam nadzieję, że usłyszymy troszkę coś innego na temat Whiteheadowskich inspiracji w filozofii Józefa Rzeczyńskiego. I naszym tu prelegentem jest ksiądz profesor Janusz Mączka, w ostatnich latach chyba najbliższy współpracownik księdza profesora Michała Helena. No proszę. Szanowni Państwo, chciałbym podzielić się właściwie pewnymi refleksjami, bo trudno jest już teraz podjąć jakąś systematyczną badania, które by owocowały konkretnymi rozstrzygnięciami. Raczej to będą pewne refleksje, które na bazie jego prac można było będzie jakoś przedstawić. Kolejna sprawa, dlaczego Whitehead? To nie jest tak, że arcybiskup Brzeciński umiłował tylko Whiteheada i nim się inspirował. Nie. To był pewien okres w jego życiu, kto bliżej go znał. Myślę, że ci, którzy chodzili na pierwsze do seminaria, to ta fascynacja Whiteheadem była dość duża. Ona potem, mówiąc delikatnie, została stonowana, czy troszeczkę została inaczej potraktowana przez samego arcybiskupa, ale niemniej było. Po drugie, ja myślę, że w tym okresie, kiedy ta fascynacja Whiteheadem u arcybiskupa Rzeczyńskiego się pojawiała, on był wtedy chyba w najbardziej twórczym dla siebie okresie. To były gdzieś lata, ja pamiętam, 80. I wtedy dopiero ta fascynacja się pojawia. Ale żeby tutaj przygotowałem taki krótki plan tego, o czym chciałem powiedzieć. Postaci tych dialogów to już są znane, więc nie muszę ich specjalnie przedstawiać. Natomiast chciałbym wskazać na początki. Skąd to się w ogóle dzieje u arcybiskupa, to zainteresowanie Whiteheada? Jest to cytat w tym momencie z jego wypowiedzi, z takiego długiego wywiadu, którego udzielił, który był potem panu Gorzynowi bodajże i chyba jeszcze jednej osobie. I ten wywiad został umieszczony potem w książce wydanej przez Znak, której Nie widziałem światu. Ona jest z 1998 roku. I to są dwie wypowiedzi, które wydają się być istotne dla zrozumienia, skąd się wziął Whitehead. Przede wszystkim pierwsza sprawa. W 1978 roku po swoim drugim doktoracie z filozofii miał okazję wyjechać właśnie do Stanów Zjednoczonych i wydaje się, że tam to zainteresowanie Whiteheadem zaczyna się rozwijać. Szanowni Państwo, nie tyle zaczyna się w ogóle zainteresowanie Whiteheadem, bo zaraz powiem, gdzie jeszcze bym szukał tych źródeł, ale tam zaczyna się ono naprawdę rozwijać. Myślę, że to jest dość zrozumiałe, dlaczego tak. Dlatego, że w Polsce Whitehead był bardzo słabo znany. A szczególnie jego filozofia, pamiętamy, że właściwie do czasu, kiedy arcybiskup nie zainteresował Whiteheadem innych, to w Polsce była znana dokładnie jedna książka Whiteheada z okresu międzywojennego, Wstęp do matematyki. Reszta była już dostępna tylko w języku angielskim. A w Polsce wówczas to raczej słabo to wychodziło, żeby czytać książki po angielsku. Wyjechał w 1978 roku. Jego pobyty bodajże trwały niecały rok. I wówczas właśnie, kiedy byłem w Waszyngtonie, miałem możliwość bliskiego kontaktu z Uniwersytetem w Maryland i myślę, że tam pojawia się znowu rozwinięcie zainteresowania problemami naukowymi. Miałem okazję spotkać właśnie Charlesa Wisnera, z którym w innym miejscu wspomina, że prowadził dyskusję na temat właśnie pojęcia grawitacji. Zresztą tu odwołuje się do tej książki, która stała często na jego półce i wreszcie pewnego dnia, kiedy byłem w Lublinie, to mówi, żeby ci się nie zapomniało o grawitacji, to masz. No i nie mogę ją znaleźć, bo ja tak komuś pożyczyłem i chciałem się Państwu przyjrzeć, nie mogę znaleźć. Potem
przychodzi kolejna sprawa, mianowicie właśnie. W tym samym czasie w Georgetown działa grupa zwolenników filozofii procesu, która myśli Whiteheada uprawia nie w sposób niewolniczy, lecz bardzo krytyczny. I wydaje mi się, że to mi się bardzo spodobało. I znowu, w działalności naukowej arcybiskupa Życińskiego Whitehead nie jest postacią, czyli inaczej, filozofia Whiteheada nie jest traktowana w sposób bezkrytyczny. On ją wykorzystuje, ale nie traktuje jako systemu, który byłby rozwiązaniem problemów filozoficznych. Tak się tam nie dzieje. Wręcz inaczej jest. System Whiteheada będzie dla niego pewnym jednym z wielu systemów, które pomagają w zrozumieniu, no właśnie, w zrozumieniu Bożego działania w świecie. Można byłoby tak powiedzieć lepiej. We wskazaniu pewnych kategorii filozoficznych, które byłyby najbardziej odpowiednie dla zrozumienia świata. To są te, tu jest ten element. I w jego dziele teizm filozofia analityczna właśnie Whitehead jest dokładnie w ten sposób potraktowany. Jako jeden z systemów, które być może najlepiej, czy nawet powiedziałbym dobrze, oddają mu to, czego on potrzebował dla zrozumienia czy wchodzenia w świat. I myślę, że ten drugi cytat, czy ten drugi fragment dobrze oddaje to, co tak naprawdę potrzebne mu było dla wykorzystując Whiteheada dla zrozumienia. Był pod ogromnym wpływem filozofii, zwłaszcza jej koncepcji współoddziaływania między Bogiem i człowiekiem. Trafnie wyraża to metafora symfonii bosko-ludzkiej. Bóg jest kompozytorem, dyrygentem, a człowiek wykonawcą jego dzieła. Bardzo często posługiwał się tą metaforą na wykładach, jak słyszeliśmy, przynajmniej my, jak uczestniczyliśmy, często się to pojawiało, ale to była jego idea. On koniecznie chciał to zrozumieć. Wrócę jeszcze do teizmu filozofii analitycznej, bo w tym dziele właściwie jest próba zrozumienia, chyba najlepsza próba zrozumienia owej symfonii. Jest jedna trudność, która się wiąże z tym dziełem. To jest następująca. Są świetne analizy inspirujące się filozofią analityczną, ale jak już przychodzi troszeczkę ta końcówka tej książki, to wydawać mi się mogło, że nasz arcybiskup zamienia się w poetę, gdzie te kategorie, które zostały wypracowane, nagle są używane już troszeczkę w innych sformułowaniach, no na przykład takiego współtowarzysz ludzkich cierpień, to jest określenie Pana Boga. Wiele innych można było tu przytaczać, które w podobny sposób tę sprawę ujmowały. To jest jeden z elementów, który wskazuje, gdzie szukać początku. Ale jest drugi. Właśnie. To jest jego mistrz, Kazimierz Husak, który zainspirował go, wydaje mi się, do tego, by szukać czegoś. I tutaj Husak zastanawiał się między innymi, czy na miejsce miłosnych, intuicyjnych pojęć zawartych w fizyce Arystotelesa nie lepiej byłoby wprowadzić kategorie filozoficzne wypracowane w ontologii Whiteheada. Nad tym się zastanawiał arcybiskup i wydaje mi się, że ksiądz profesor Husak był tutaj dla niego pewnym wzorem. On bardzo często się do Husaka odwoływał i wydaje się, że w wielu miejscach jego prac można znaleźć, jeśli nawet nie bezpośrednio, to pośrednio odwoływanie się do myśli Kazimierza Husaka. Wywarł na młodym wówczas życińskim ogromną, taką inspirującą rolę. I myślę, że to była również ważna rzecz, skoro ten Whitehead się bierze. Ale ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz. Taka króciutkie sformułowanie, taka platońska dusza. Właśnie znowu należałoby, to jest temat, który w ogóle tu na razie nie był poruszony, a wymagał będzie bardzo szczegółowego opracowania platonizmu. W ogóle sam platonizm, czy problem platonizmu u arcybiskupa Życińskiego, też należałoby poszukać, skąd się to dzieło, to zainteresowanie Platonem. Znowu, ktoś powie Whitehead. No właśnie nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że proszę pamiętać, Whitehead nie ma jednej interpretacji. Można, jak ktoś zna Whiteheada, i interpretować go w duchu, a już
kochani, to, szanowni państwo, to już przynajmniej pięciu takich wielkich autorów spotkałem, którzy w bardzo różny sposób, Arystotelesa, Platona, Leibniza, Kanta, ostatnio jakiegoś jeszcze zauważyłem, Heideggera, to wszystko próbuje się na bazie Whiteheada próbować robić. Pytanie, która z nich jest najlepsza? Nie wiem. Chyba ci, którzy interpretują. Ale dla arcybiskupa Życińskiego ten platonizm whiteheadowski, który można rzeczywiście tam znaleźć, wydawał się być bardziej sprzyjający temu, co chyba wewnątrz mocno tkwiło. Swoiście rozumianej transcendencji, która musi znaleźć swoje odniesienie, czy powinna była znaleźć swoje odniesienie do świata rzeczywistego. To jest niewątpliwie platońska dusza, która gdzieś tam tkwiła i cały czas ułatwiała, czy pozwalała interpretować świat, a tym samym i zainteresować się tym. I jeszcze jeden element. Napisałem tu nowa metafizyka. Właściwie to nie chodzi tak do końca o nową metafizykę. Szukałem, na ile metafizyka, którą uprawiał arcybiskup Życiński, rzeczywiście jest, czy mogłaby być nowa. Otóż w jednym z jego dzieł, właśnie relacyjna teoria substancji, właśnie to jest artykuł, jakby lepiej powiedzieć, arcybiskup zastanawia się nad problemem, na ile pojęcie substancji Arystotelesa jest wystarczające dla interpretacji współczesnych problemów nauki. Mówi, nie jest. A, i tu jest bardzo ciekawa rzecz. Ale on mówi, coś mówi tak, ale ja nie odrzucam substancjalizmu, żeby było jasne. On dalej dla mnie jest ważny. Ja poszukuję nowej wersji substancjalizmu. Być może w konsekwencji byłaby to nowa metafizyka. Ale tak właśnie próbuję robić. Nowa wersja substancjalizmu. Czy Whitehead byłby tu nową inspiracją? Niewątpliwie tak. Dlaczego? Bo już w tym artykule arcybiskup wskazuje na jedną ważną rzecz. Mianowicie to, co dzisiaj było do tego dnia mówione o tym polu racjonalności, to tak naprawdę w pierwszych fazach to się nie pojawia jako pole racjonalności, tylko matryca świata. I to też nie jest pomysł arcybiskupa tak do końca, dlatego że powołuje się tutaj na Harrisa, który właśnie dokładnie ten termin używa i arcybiskup mówi, że jest to bliskie. Kolejny element, który również jest istotny dla tego poszukiwania nowej substancji, to jest niewątpliwie pojęcie relacji, a właściwie struktury relacyjnej, która jest jakby najlepszym odzwierciedleniem tego, czym jest owa matryca świata. Że tak naprawdę ontologicznie należałoby w tych kategoriach próbować rozumieć nową matrycę, konsekwencje tej racjonalności, ale do tego już nie będę wracał, bo o tym była już mowa. Na te początki można byłoby wskazywać, które moim zdaniem byłyby ważne dla tego, aby rzeczywiście gdzieś tego Whiteheada poszukać. Ale spróbujmy już samego Whiteheada. Właśnie, moja trudność polega na tym, że to nie jest tak łatwo w paru zdaniach powiedzieć, co mówi Whitehead, bo to byłoby niemożliwe. Z drugiej strony sam arcybiskup też w wielu miejscach swoich dzieł, jeśli nawiązuje do Whiteheada, to często tłumaczy, ale bez całościowego systemu, jak on stworzył Whitehead, niektóre elementy tego systemu po prostu są niejasne. To jednak trzeba całościowo troszeczkę brać pod uwagę, co jest dość ważne. No to my już mamy w tej chwili trochę zaplecza, bo pojawiły się kolejne tłumaczenia. Kończy się już tłumaczenie Process of Reality, więc będzie kolejna, właśnie już standardowe dzieło Whiteheada, już dostępne w języku polskim. Mam nadzieję, że dobre. Więc odwołuję się tylko do tego, żeby mniej więcej wskazać pewne sprawy, które byłyby ważne z punktu widzenia idei filozofii Whiteheada właśnie, a które w konsekwencji mógłby zaprzepnąć. Czy zawsze to czerpał, powiedzmy, arcybiskup. I znowu, bardzo ogólne sformułowanie, które Whitehead bardzo często próbował odzwierciedlić w swojej filozofii. Zadanie filozofii po prostu było ujęcie wspólne, całościowe, a zarazem otwarty, obiektywny, schemat pojęciowy,
zagadnień filozoficznych wyłaniających się w rozwoju nauki i ludzkiego doświadczenia. To trudne zadanie postawił rozwiązań Whitehead, dokonując najpierw krytyki starych systemów filozoficznych, pokazując, że one nie są one w stanie podołać nowym wyzwaniom wynikającym z nauki i kultury. No właśnie, to sformułowanie może nie dosłownie, ale znaleźć Whitehead, szczególnie w jego pierwszej książce dużej, kiedy zajmował się podstawami matematyki, to już tak, chociaż to nie było tam jego zamiarem jakieś filozoficzne uprawia się w tej książce rozważania, raczej skupiał się na matematyce, ale to ogólne sformułowanie już tam można byłoby znaleźć. Ono będzie się właściwie przewijać potem przez całą filozofię. I już w tym sformułowaniu widziałbym to, co arcybiskupowi się chyba spodobało i w konsekwencji, co robił. Rzeczywiście jego bardzo krytyczne spojrzenie na wiele systemów, które w konsekwencji trzeba było dokonać, aby pokazać swoje własne rozumienie, ale również poszukiwanie takiego spójnego, całościowego, właśnie ten problem obiektywnego. Arcybiskup do końca chyba to jeszcze nie sformułował, ale na razie nie marzył o jakimś schemacie pojęciowym, który by już ostatecznie, który dałoby ostateczne rozwiązanie. Czegoś takiego jeszcze się tam nie pojawiło. Czy byłoby to jego zamiarem? No nie, być może, ale teraz możemy tylko sądzić, że być może. Kolejny, następnym krokiem było zaproponowanie nowego systemu ogólnych idei, które miały być wykorzystane do zinterpretowania każdego elementu doświadczenia. I właśnie, myślę, że koncepcja pola racjonalności była próbą właśnie wskazania takich idei. Próbą znalezienia pewnego schematu, który dokładnie mógłby interpretować doświadczenie. Oczywiście to doświadczenie jest tutaj dość szeroko rozumiane, właściwie jest rozumiane w ten sposób, że należy rozumieć jako to wszystko, co jest zmysłowo postrzegane lub intelektualnie ujawnione, co jest przedmiotem woli, emocji, przeżyć estetycznych. Właściwie każdy element rzeczywistości specyficznie rozumiany aktem doświadczenia. To jest Whitehead, oczywiście. Arcybiskup być może tak szeroko nie rozumiał tego. W każdym razie w jego dziełach nie znajduje jakiegoś tak szerokiego rozumianego doświadczenia. Dla niego doświadczenie raczej było rozumiane w kontekście doświadczenia naukowego, chociaż te prace, które już były związane dokładnie z filozofią Boga, już mogłyby być związane z tak szeroko rozumianym pojęciem doświadczenia. To są najbardziej ogólne idee, jakie można byłoby wskazać u Whiteheada, a które niewątpliwie mogły być inspirujące dla samego arcybiskupa. Jeszcze raz powtórzę, nie znajdziemy dokładnego odniesienia tych wszystkich idei, które tutaj wymieniłem, dokładnie w dziełach samego arcybiskupa, ale te idee na pewno się tam pojawiają. Kolejny element. I teraz wybrane elementy tego Whiteheadowskiego obrazu świata i próba ich odniesienia trochę do filozofii Whiteheada, czyli arcybiskupa. Oczywiście znowu to będą bardziej idee znowu niż bardzo konkretne odniesienia, gdyż to wymagałoby właściwie samego długiego wypadu, a przede wszystkim dużego, jeszcze większego badania samej filozofii Rzycińskiego, aby można było rzeczywiście dokładnie to ująć. Niewątpliwie świat podlega ciągłej ewolucji, która obejmuje nie tylko biologię, ale cały kosmos, świat jest procesem. Co jest ważne, ten proces można byłoby śmiało zamienić na dynamikę. Na arcybiskupa świat zawsze był pojmowany bardzo dynamicznie. To jest bardzo ważne, gdyż wręcz odchodził, czy nawet krytykował dość mocno te statyczne pojmowania. Dla niego to nie było pociągające, bo jeżeli brak było dynamiki, którą doświadczamy, to coś jest nie tak z tym obrazem.
Kolejne. Świat jest jednością. Przyroda jako całościowy kompleks wrażliwy, dostępny jest bezpośrednio doświadczeniu i jawność w nim stanu przepływu. Tu jedność chciałbym podkreślić. Szczególnie widać to w momencie, kiedy poszukuję, tam jeszcze do tego się odnoszę, kiedy poszukuję kategorii, które by pomogły mu opisać Boże działanie w świecie. Ta jedność świata zaczyna pracować jako argument za tym, że nie możemy zacząć uprawiać filozofii Boga w oderwaniu od pewnych istotnych dla człowieka, a nawet dla kultury czy biologii kategorii, w których ona normalnie funkcjonuje. To musi być złączone. I to odniesienie jednego świata, tak można powiedzieć, do drugiego, jednego przejawu Bożego działania, który możemy zauważyć na tym świecie, do tych transcendentnych elementów, bo wydawało się być naprawdę istotne dla niego. Wszystkie ciała, chociaż nie wszystkie posiadają zmysły, które charakteryzują się percepcją Whitehead, żeby było jasne. Według Whiteheada dokładnie jest to zdolność ujmowania rzeczywiste w swojej pierwotności, jest właśnie to ujmowanie, że jest to wtórne, nie ma prostego uistotnienia. To jest Whitehead. Ta idea, myślę, że będzie się odzwierciedlać przynajmniej na dwóch, czy w dwóch ważnych dla arcybiskupa elementach. Przede wszystkim samo słowo ujmowane, ale chyba jest bardzo istotne też na poziomie jego ontologii, aby coś mogło zaistnieć, musi zostać ujęte. A tutaj najlepszym elementem, no właśnie, teraz jeszcze Państwo dalej nie wiem, teraz zrobię mały przerywnik, żeby Państwu coś zacytować, wtedy być może będzie tak. Tekst książki, ten fragment książki, arcybiskupa Rzeszyńskiego, i on w części pierwszej, powołując się na Oskara Wajda, pisze tak. To może cytując, że nie ustalała. Lubię słuchać samej siebie, powiedziała rakieta. Jest to jedna z moich największych przyjemności. Często prowadzę sama moje konwersacje, jestem tak dzielna, że czasem nie rozumiem ani jednego słowa z tego, co mówię. W takim razie powinnaś bez wątpienia wykładać filozofię. Ja wasza. I właśnie jak mówię, on też się do siebie. Przechodzi do siebie, bo mam to wrażenie, że jak mówię o Whiteheadzie, to dokładnie myślę, że sam się nie rozumiem, ale w konsekwencji staram się przynajmniej trochę Państwu przybliżyć tego Whiteheada do tej stopniu, w jakim ksiądz arcybiskup Rzeszyński próbował ujmować. I chciałem Państwu jedno powiedzieć. Teraz widać cały trud, jaki trzeba było się, jakim trzeba było się zmierzyć, gdy zaczął się czytać kognitywizm, czy filozofia analityczna, czy inne książki. Bóg Abrahama i Whiteheada to rzeczywiście jest trudne, bo te kategorie Whiteheadowskie są właśnie jak ujmowane. Żeby wrócić do ujmowania treści, to są byt, który ujmuje obiekt wierszy ze swoim konkretnym zaistnieniem, które ujmowanie powoduje, że rzecz zaczyna funkcjonować. Ale oczywiście bez tego, czym jest relacja, czyli odniesienie do innych bytów, nie byłoby szans na to, aby zdrowie zaistniał. Dla Whiteheada było to bardzo ważne. To tworzy pewną strukturę rzeczywistości. I już widać, że arcybiskup wykorzystał to poprzez fakt, że żeby dobrze jakąkolwiek strukturę, a szczególnie tą matrycę świata, poddać analizie, czyli mówiąc inaczej, ujawnić jej najbardziej fundamentalne aspekty, to właśnie ta relacyjność była tutaj ważna. Ale od razu jedno zastrzeżenie. Jeżeli dla Whiteheada relacja jest czymś fundamentalnym, z których dopiero ma się wyłonić ów byt, to dla arcybiskupa tak do końca nie jest. Relacje są ważne, one charakteryzują ową matrycę, ale nie jest tak, aby były wtórne w stosunku do całej rzeczywistości. One mają istotny wkład, chociaż można byłoby powiedzieć, że są w pewnym sensie transcendentne do tej rzeczywistości. Tak, są, bo ta matryca ma taki sens, ale one są tutaj ważne. I kolejny, fundamentalną cechą świata jest jego kreatywność. No i dokładnie, tutaj mój przedmówca
w Łodzi bardzo mocno podkreślał ten ewolucyjny charakter, ale dlaczego? U arcybiskupa, jeżeli nie byłoby kreatywności świata, żeby gdyby świat był zwykłym przepływem informacji, czy zwykłym sposobem chodzenia do przodu, to byłaby nieprawda. Świat jest kreatywny, bo Bóg jest kreatywny. Świat jest kreatywny, bo i człowiek jest kreatywny. Świat jest kreatywny, bo to jest jego cecha, którą należałoby brać często pod uwagę. No, kreatywność jest mocą dla jednoczenia wielości. Właśnie. Też często ten element się z nami to będzie znajdować w arcybiskupa. Więcej ta kreatywność będzie jednym z istotnych przejawów Bożego działania w świecie. Będzie właśnie ta kreatywność. Ach, może to już pominę, bo to jest warto do przejścia Wojtkowskie rozumienie Bożego działania w świecie. Ale ja nie jestem znowu odnieść do arcybiskupa, być może będzie to można zrobić jakoś uchwycić. Wojtek odrzuca tradycyjną koncepcję Boga działającego w świecie za pośrednictwem przyczyn pierwotnych i wtórnych. Według Wojtka Bóg działa przyciągająco w każdym zdarzeniu, ponieważ każde aktualne zaistnienie obok wpływu przeszłości zawiera także do niczego nieredukowalne elementy prawdziwej nowości. Właściwie to Bóg tak naprawdę nie stwarza, ten świat wyłania się, można byłoby w ten sposób chyba to ująć. To w każdym razie pojęcie stworzenia nie jest zrozumiane w takim bardzo tradycyjnym, klasycznym znaczeniu. Whitehead troszeczkę inaczej chce pokazać owo wyłanianie się czy pojawianie się Boga. Ja myślę, że to samo towarzyszy arcybiskupowi Rzeczyńskiemu. Tam nie ma tej koncepcji stworzenia, którą bardzo często umiłowani teolodzy, bazując na Tomaszu, czy powiedzmy nawet sięgając do innych teologów, chciał pokazać, jak ten Bóg rzeczywiście w kontekście nauki, w kontekście kultury, w kontekście człowieka mógłby być dobrze zrozumiany i rzeczywiście jak on działa. To była jedna z ważnych idei, która towarzyszyła arcybiskupowi Rzeszyńskiemu, aby ją spróbować wyjaśnić. To byłoby dość trudne, ale ten zamiar cały czas występuje. No i tutaj Bóg jako zasada konkretyzacji. U Whiteheada jest ten element dość mocno uwzględniony. Ja myślę, że arcybiskup Rzeszyński bardzo lubiłby nawet, powiedziałbym, to słowo konkretyzacja, czy zasada konkretyzacji. Gdyż tak naprawdę jemu nie chodziło o to, żeby rozbić rzeczywistość. Arcybiskupowi chodziło o to, żeby rzeczywiście, jak już wyjaśnić to dobrze, żeby nie mieć ewentualnych wątpliwości. Dlatego bardzo często posługuje się właśnie w tej książce takimi analizami, gdzie pokazuje, jak filozofia analityczna może stać się naprawdę dobrym narzędziem. Oczywiście on tutaj używa jego skrajne wersje, żeby było jasne. Natomiast właśnie konkretyzacja poprzez analizę, poprzez wykorzystanie filozofii analitycznej, w konsekwencji poprzez wykorzystanie Whiteheada, a w konsekwencji, żeby uchwycić. Bóg nie jest konkretem, lecz jest on podstawą konkretnej aktualności. Znaczy, to jest jedna z wersji, powiedzmy, bo tego Pana Boga można było do Whiteheada, jak pamiętamy, na trzy sposoby próbować pokazywać. I w tej swojej najbardziej pierwotnej wersji to rzeczywiście Pan Bóg jest, nie jest konkretnością, najbliższe jemu byłoby coś podobnego do jakiegoś swoistego tała rozpływającego się we wszechświecie, które funkcjonuje dopiero na innych poziomach. Ta konkretyzacja zaczyna nabierać bardzo sensownego wymiaru. Bardzo sensownego wymiaru. Dla zrozumienia tego zasady konkretnej potrzebne jest jeszcze pojawienie się ograniczenia wyboru oraz ograniczenie ze względu na wartość. To jest Whiteheada. Czy arcybiskupa tu w tym miejscu, nie wiem czy słowo ograniczenie byłoby tu w tym kontekście jak raz przyjęte przez arcybiskupa. Myślę, że chyba nie. I jedyne co można by powiedzieć tylko tyle, że jeżeli Whitehead chciał ograniczać tutaj
owo zrozumienie Boga, to raczej chodziło mu o to, żeby ten Bóg rzeczywiście nie był takim rozłażącym się na wszystkie możliwe sposoby jakiegoś bytu, który w ogóle nie ma żadnego odniesienia. Wartości i swoiste ujawnianie się w rzeczywistości miały rzeczywiście wskazywać na Boga, bo to była wielka jego idea. I oczywiście znowu problem racjonalności, powraca bardzo króciutko tylko o nim wspomnę, gdyż już o tym było dość dużo mówione. Ja tylko chcę powiedzieć, że ten problem racjonalności u Whiteheada jest związany również z Panem Bogiem. Ja myślę, że jeżeli byłaby taka sytuacja, gdyby arcybiskup rzeczywiście chciał złączyć pole racjonalne z Bogiem, to nie byłoby tutaj żadnego chyba błędu. Ta inspiracja rzeczywiście idąca od Whiteheada można byłoby w ten sposób wskazać. Chociaż mówię, nie jedyne jest to źródło rozumienia racjonalności u arcybiskupa, ale Whitehead też. Tutaj w tej kwestii też miałby coś do powiedzenia. Jeszcze jeden ciekawy element, ten ostatni fragment w świecie, zawarty jest porządek, ale również zawarta jest celowość. Nie jest ona wynikiem zewnętrznej reakcji Boga, lecz jest ona wyrasta niejako z immanentnej interakcji Boga ze światem. Porządek i celowość. Ja myślę, że to znowu kolejna ważna sprawa. Wiele współczesnych teorii odrzuca pojęcie teleologii celowości, bo twierdząc, że nie ma on już w ogóle sensu, właściwie nadawałoby zupełnie w inny sposób ten porządek świata jakoś tłumaczyć. Arcybiskup jednak teleologię lubił i co więcej, wiele jego tłumaczeń, które pojawia się w książkach, mają wymiar celowościowy, teleologiczny. Właściwie można by powiedzieć, że łączy i tak przyczynowość, jak i celowość w dopełniające się elementy tłumaczenia świata. I tak chyba byłoby najlepiej to można ująć. Tu nie tylko celowość, ale wyłączona spoza innych typów tłumaczeń, włączone w inny, złożony charakter tłumaczenia całości świata. No i zamiast podsumowania to zrobimy taką krótką, powiedzmy, zdaniem. Racjonalność nie jest niezmiennym modelem naszego świata. Nasze kryterium rozumienia świata musi być otwarte. Właśnie to jest, jedna z myśli arcybiskupa. To dbałość o otwartość. Właśnie niezamkniętą w schemacie, niezamkniętą w ostatecznych rozwiązaniach, ale ciągle otwartą na to, co się będzie pojawiać. To też jest trochę od Whiteheada, dlatego że jego, pamiętajmy, jego ontologia dokładnie miała mieć taki charakter. Whitehead myślał, że jak zbuduje ontologię, to będzie ona aktualna nawet w tym momencie, kiedy ujawnią się zupełnie nowe zjawiska, czy potrafimy zacząć je rozumieć, czy nawet nauka pójdzie tak daleko do przodu, że będzie opisywać ten świat jeszcze doskonale, to i tak ten model, jaki zaproponował Whitehead, czy jaki proponował, powinien być dalej aktualny. No, to jest mniej więcej ten typ otwartości. Obiektywność obrazu świata nie jest relatywizowana do jakiejś jego części świata. Musimy rozpatrywać jako całość zachodzących w tym procesu. Łatwiej, ale jak sobie skurczyć. To też nie jest nic, co trzeba byłoby zrelatywizować do jakiegoś systemu, na przykład łatwiejowskiego. To nie jest też, co byłoby na przykład można zrelatywizować do jakiegoś klucza, który zaproponowałby jakiś model filozof i dzięki temu będziemy mieli już gotowy schemat. Nie, tego się w ten sposób nie da zrobić. My przyrodę chcemy rozumieć, a nie rozumieć sobie prawo do odkrywania absolutnie prawa. No to tak jakbym słyszał arcybiskupa na wielu wykładach, a szczególnie na młodym, to wyglądał jak już człowiek taki zachwycony wychodził, odkrył już tutaj. No to wtedy pojawiała się cała taka burza różnych możliwości, że chłopie, gdzie tam. Taka absolutność to może u Pana Boga, ale nie tutaj. Do tego trzeba ciągle dążyć, tego ciągle trzeba poszukiwać. To było bardzo inspirujące z jego strony właśnie to takie ciągłe pokazywanie, że owszem, tak, ale i jest jeszcze wiele innych możliwości.
Nie ma systemu, który rozwiąże każdy problem. No to, to już można by bez złudzenia powtarzać, bo to jest rzeczywiście arcybiskupa, który rzeczywiście nie lubi takich bardzo systemowych, ostatecznych systemowych rozwiązań. Chociaż ja wiem, być może sam by kiedyś zaproponował taki system. Nie wiem. Chociaż może zgodnie z tym, co tutaj powiedziałem, to raczej chyba tak nie robię. Zatem filozofia jest podstawą umysłu wobec doktryn nieświadomie życiowych. Postawa filozoficzna jest śmiałym wysiłkiem zmierzającym do szeregu zrozumienia zakresu zastosowań każdego pojęcia, które trwa w naszym aktualnym myśli. Nie zadawała się przy tym konwencjonalnym założeniem, że każda rozsądna osoba zna odpowiedź. W momencie, w którym przyjmie ostateczną odpowiedź w postaci prymitywnych idei i także wniosków, przestaje się być filozofem. No właśnie. Cytat, który jest, nie jest wzięty znowu z arcybiskupa. To jest dalej White. Ale myślę, że to, co zostało tu wyrażone jako pewna filozoficzna postawa, byłoby bliskie arcybiskupowi Rzeczyńskiemu i rzeczywiście to ciągłe poszukiwanie nowych dróg, nowych rozwiązań pojawiło się na wielu różnych płaszczyznach. To nie jest tylko filozofia, to nie jest tylko relacja naukowa, to nie jest tylko poszukiwanie dobrych kategorii dla zrozumienia Pana Boga. To nie ujawnia się również w jego działalności społecznej. To wszystko można właściwie cały czas tą postawę filozoficzną bardzo szeroko rozumieć. I myślę, że jako ten, który uprawiał filozofię, a tak na pewno był, swoją otwartością i postawą umysłową zarażał, przyciągał. I myślę, że to chyba było jedno z tych cennych rzeczy, które powodowało, że ci, którzy byli blisko, naprawdę się czegoś uczyli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Januszowi Mączce, mamy czas na dyskusję. Zapraszam Państwa do dyskusji nad tym prelegatem. Ksiądz profesor. Ja podobnie jak ja, tylko małe takie raczej historyczne uzupełnienie. Kiedy Józef Rzeciński pierwszy raz się zetknął z Whiteheadem, myślę, że wcześniej niż w Ameryce, wtedy w Waszyngtonie. Mianowicie sięgam pamięcią do następującego cyklu wydarzeń. Nie pamiętam w tej chwili, jaki to był rok, ale warto to stwierdzić. Bardzo wczesna nasza działalność. Ja byłem za granicą w Belgii i zajmowałem się tam nie Whiteheadem, zresztą Whitehead mnie nie interesował, w ogóle nie bardzo wiedziałem o nim wiele, tylko ja się tam zainteresowałem Lemaitrem, kosmologią, ale spotkałem profesora Landriera, który był bardzo wybitnym filozofem i kiedyś on zaprosił mnie na jakąś herbatę i właśnie wtedy mi powiedział, że warto poczytać Whiteheada. Jego wpływem zacząłem czytać proces realizmu, nic z tego nie wiedząc, tam na miejscu. I miałem ochotę to rzucić. On mi poradził, żeby zacząć od Science and the Modern World. I rzeczywiście kupiłem sobie tą książkę w antykwariacie i bardzo mi się podobały, zwłaszcza te części, które Whitehead pisał o historii nauki, a nie o a nie o swoim systemie. W każdym razie wróciłem do Polski i podzieliłem się z Rzecińskim tą ideą, że chciałem czytać Whiteheada, a potem on wkrótce pojechał na moje miejsce do Belgii i tam spotkał się też z Landrierem i Landrier wtedy już miał u siebie kilku uczniów, którzy się tylko Whiteheadem zajmowali i on nawiązał z nimi kontakt. Rzeciński się wygryzł, nie chodzi o wygryzł. Mnie na Whitehead nie za bardzo interesował. Potem nieco bardziej, ale z początku jakoś nie był dla mnie wielkiego wrażenia. I Rzeciński się nim zaczął interesować i potem już nastąpiłem w Ameryce to, co mówiłeś. Ja miałem do dyspozycji właściwie tylko jego wspomnienia. Z nich próbowałem, z tych wspomnień wydobyć to, co było ważne. Nawet, jak widać, pamięć jest cudowna, w związku z czym wspomnienia już nie mówią wszystkiego. A być może ci czytający, gdyby dopytali, to może by
I ten fakt został niewiele. Ksiądz Wojciech Kotowicz, Instytut Filozofii Szczoty KUL. Panie profesorze, ja mam następujące pytanie. Ono jest w tym kontekście inspiracji Whiteheadem w filozofii księdza arcybiskupa Korzyckiego, którzy powiedzieli nawet w kontekście źródeł procesualizmu w filozofii Korzyckiego. Mianowicie zastanawiam się nad takim faktem, czy chodzi o źródło, czy da się ustalić, czy ksiądz arcybiskup Korzycki w początku swojej działalności naukowej, może nie profesor Heller coś na ten temat nam powie, zauważył pewien fakt tego dynamizmu świata, o którym mówił ksiądz profesor. Fakt, który trzeba usprawiedliwić. Zauważył, że klasyczny tomizm, w obszarze którego poruszał się jako duchowny na początku, nie daje pewnej odpowiedzi, bo nawet nie porusza pewnych pytań. Zatem mamy do czynienia z naukami przyrodniczymi, które wyniki są doniosłe i trzeba szukać też inspiracji wynikających nauk w filozofii, może także w teologii. Czy to był ten kierunek? I dlatego później pojawił się ten Whitehead, który jakby odpowiadał na te potrzeby i niejako zaczął wtedy się w tej pamięci filozoficznej budować ontologię nową, czy filozofię, czy najpierw opierając się na filozofii nauki. Czy ta strzałka czasu, ten zwrot był zupełnie przeciwny? Czy to właśnie zainspirowany Whiteheadem, o którym mówił profesor Heller, zorientował się, że to będzie jakimś faktem, który może spowodować budowanie nowej ontologii. A więc kierunek działań mnie interesował, czy da się jak przedstawić. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz wspomnę na jeden ważny szczegół z jego życia. On był uczniem Kazimierza Husaka, który rzeczywiście poszukiwał nowych rozwiązań związanych z metafizyką. Dla Husaka Arystoteles naprawdę nie był do końca wystarczający. On już jako trochę w podeszłym wieku rzeczywiście wskazywał, co trzeba byłoby zrobić, żeby z tej metafizyki wydobyć to, co będzie potrzebne do interpretacji faktów, słowo faktu może powiem, do interpretacji tego, co przynosi współczesna jemu wówczas nauka. Myślę, że to był jeden z istotnych elementów i ta dynamika już tam na pewno się u Husaka pojawia, a myślę, że on dalej był zachwycony i poszukiwał konkretnych rozwiązań. Co więcej, Husak zaczynał też studiować Whiteheada. Może do końca tego nie znajdziemy w pełni tego odzwierciedlenia zainteresowania Whiteheadem samego Husaka. Ale niewątpliwie to było dość istotne, inspirujące i myślę, że od tego to się to chyba zaczyna. A potem oczywiście dochodzą kolejne elementy. Czy krakowski targ i Husak i Heller? Na to pytanie mogę dość jasno odpowiedzieć. Mianowicie na początku u Życińskiego była fascynacja naukami przyrodniczymi. Z początku on niewiele wiedział o Whiteheadzie i jego głównym punktem, polem zainteresowania była filozofia nauki. I dopiero potem właśnie może ten dynamizm, którego brakło Arystotelesa, skierował jego uwagę na poszukiwania i Whitehead mu dopasował. Jest jeszcze czas na jedno pytanie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bartłomiej z Uniwersytetu Bartiskiana, Paweł Dziękiego. Ja miałbym tutaj jedno pytanie do księdza profesora Janusza Małoszki dotyczące wpływu myśli Alfreda Nutra Whiteheada na całokształt pracy arcybiskupa Józefa Rzeszyńskiego. Mianowicie chodzi mi o pewne wątki, które można powiedzieć zostały przeniesione wprost z filozofii whiteheadowskiej do filozofii Rzeszyńskiego. Mam szczególnie tutaj na myśli strukturę relacyjną Whiteheada, która jak wiadomo przy wzajemnemu zrelacjonowaniu elementu przypisywała niepomiernie wyższą wartość heurystyczną, aniżeli jakieś zasady dedukcji logicznych. Ksiądz profesor tutaj wspomniał w swoim referacie, że właśnie jest jakiś wpływ owej struktury relacyjnej w koncepcji racjonalności arcybiskupa Józefa Rzeszyńskiego. Niestety nie dosłyszałem też, nie było mnie w tym czasie, jak wygląda eksplikacja tego wątku, w jaki sposób ta struktura relacyjna przechodzi w pole racjonalności, jak wygląda ta zależność, czy można prosić o zbliżenie tego wątku. Najszybciej można było powiedzieć to w ten sposób, że struktura, jaką próbuje wygenerować Whitehead,
posłużyła arcybiskupowi Rzycińskiemu potem do stworzenia wygotowa racjonalności, a struktura relacyjna ma stanowić jeden z fundamentalnych elementów, takich ontologicznych elementów, które ma tą wolę w jakimś sensie uzasadniać, czy pokazywać jego działanie. Tak można było najkrócej powiedzieć. Natomiast proszę pamiętać, że Whitehead będzie daleki od substancjalistów. Natomiast arcybiskup Rzyciński, jak powiedziałem, on nie będzie chciał zupełnie stracić kontaktu z substancjalnością jako taką. I myślę, że to również w tych kategoriach należałoby troszeczkę porozumieć ową strukturę relacyjną, która się pojawia i u Whiteheada, i potem w konsekwencji arcybiskupa Rzycińskiego. To nie jest takie bardzo proste przemyślenie. Tutaj raczej mówię, bardziej są idee wykorzystane niż bezpośrednio dokładnie na przykład ten pomysł, jaki zrodził się u Whiteheada. Arcybiskup zaznaczał, on chodził swoimi drogami. On nie powtarzał. Nie chciał, żeby jakieś, nie chciał wziąć czegoś od kogoś i włożyć do swojego systemu i pokazać, czyli do swoich przemyśleń i pokazać, bo proszę bardzo, tak dokładnie działa. Tam zawsze to było określone jego myślą, która była twórcza, która ciągle ujawniała się w bardzo taki różny sposób, a po racjonalności się przyjmuje, więc bardzo twórczy. To ja już jeszcze raz dziękuję Ci nie tylko za zorganizowanie konferencji, ale i za ten referat.